Dzień dobry. Dzień dobry. Happy Sabbath. Szczęśliwego sabatu. Okay, so there's two greetings you can give to our group here, all right? Więc możemy tutaj podzielić się dwoma pozdrowieniami z grupą. It's a pleasure to be here with you. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. And I'm really thankful to Beata for the invitation to come and speak. Bardzo się cieszę za zaproszenie Beaty, żeby tutaj uczestniczyć w tej konferencji. And greetings from England. I pozdrowienia z Anglii. You have the same weather as us, so you know it's pretty similar. Macie w zasadzie podobną pogodę do naszej. So it's good to be with you. Dobrze jest być z wami. Our scripture reading was a little bit longer than I thought, so you got a little bit more of the context. Czytanie z wersetu wstępnego był nieco dłuższy niż zamierzałem, ale no, zrozumieliście lepszy kontekst sytuacji. We're going to be focusing on the story of Bartimaeus. Będziemy się skupiać na historii Bartymeusza. Let me ask you, how successful is Wisła Adventist Church? Zadam wam pytanie. W jakim stopniu wasz kościół tutaj zbór osiąga sukces? I guess you have to think, okay, how do we measure success? Teraz pytanie, może zadacie pytanie, w jaki sposób mierzymy sukces? When I was a little child, kiedy ja byłem małym chłopcem, we learned a nursery rhyme to keep us safe when we were crossing the road. Nauczono nas takiej piosenki rymowanej, żebyśmy bezpiecznie przechodzili na drugą stronę ulicy. And it went like this. I tak ona brzmiała. Stop, look and listen before you cross the street. I ona mówiła mi coś takiego: zatrzymaj się, popatrz, listen and before you cross the street. Stop, look and listen. Aha, zatrzymaj się, słuchaj, popatrz, słuchaj i zanim przejdziesz na drugą stronę ulicy. First use your eyes, then use your ears, then use your feet. Najpierw użyj swoich oczu, później użyj swoich uszu, a później użyj swoich nóg. That was to keep you safe as you're going across the road. Three things to remember. To miało nam zapewnić bezpieczeństwo, kiedy przechodziliśmy przez ulicę. Trzy rzeczy mieliśmy pamiętać. Well, today I want to give you three words in the sermon. Dzisiaj chcę również dać wam trzy słowa w tym przesłaniu. Three words for how Wisła Church can be a successful church. Trzy słowa, w jaki sposób wasz zbór w Wiśle może być zborem sukcesu. And the three words are stop, listen and learn. I te trzy słowa to jest stop, zatrzymaj się, słuchaj i ucz się. And we find these words in this passage about this blind man that Jesus heals. I znajdujemy te trzy słowa właśnie w tym fragmencie o Bartymeuszu. And the reason why these words are important. I powód, dlaczego te trzy słowa są ważne. My main thought that I want you to leave here with today. Moja taka główna myśl, którą chciałbym, abyście zapamiętali dzisiaj. Is that God measures success by how we treat the marginalized. Bóg mierzy sukces na podstawie tego, jak traktujemy osoby, które żyją na marginesie. Let me give you a couple of texts just to prove it. Pozwólcie, że dam wam dwa wersety, które jakby to udowodnią. One from the Old Testament. Jeden werset ze Starego Testamentu. Isaiah chapter 1 verse 17. Izajasz, pierwszy rozdział, 17 werset. It says, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Ten werset mówi: uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. You will find this kind of thing repeated time and again in all the prophets in the Old Testament. To przesłanie będzie znajdziecie w wielu innych fragmentach właśnie prorockich w Starym Testamencie. God was constantly trying to tell Israel.
Bóg nieustannie właśnie mówił Izraelowi: Your success is based on how you treat those who are marginalized. Wasz sukces zależy od tego, jak traktujecie osoby z marginesu. And he would often mention the widows, the fatherless, the oppressed, the disabled, etc. I często właśnie wymieniał wdowy, osoby słabe, pokrzywdzone. And then one text from the New Testament. I jeden werset z Nowego Testamentu. James chapter 1 verse 27. Jakub, pierwszy rozdział, 27 werset. Notice his definition of good religion. Tutaj znajdujemy definicję dobrej religii. The religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Religia, którą Bóg akceptuje, która jest czysta. To look after orphans and widows in their distress and keep yourself from being polluted by the world. Ta religia polega na tym, że idziemy z pomocą sierotom, wdowom w ich utrapieniu i zachowujemy samych siebie nieskażonych przez świat. God will measure Wisła Church as successful based on how you treat the marginalized. Bóg zmierzy właśnie sukces waszego zboru na podstawie tego, w jaki sposób będziecie traktować osoby z marginesu. So this story then in Luke chapter 18, let's go there in our Bibles, we're going to focus there. Teraz udajmy się właśnie do Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału. Gives us three words to remember. I tu mamy właśnie te trzy słowa, które mamy pamiętać. And if you were to compare this story with a similar story in the book of Mark, we know that his name is Bartimaeus, so we'll call him Bartimaeus. Jeśli porównacie tą historię z tą samą historią opisaną w Ewangelii Marka, w Ewangelii Marka wiemy, podane jest imię tego żebraka, Bartymeusz, więc nazwiemy go Bartymeusz. So the first word we need to remember is stop. Więc pierwsze słowo, które musimy zapamiętać, to jest słowo stop, zatrzymaj się. So notice here in verse 35. Zobaczcie tutaj w wersecie 35. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. A gdy zbliżał się Jezus do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze i żebrał. So here's Bartimaeus sitting blind begging. Czyli mamy tutaj tego Bartymeusza, on siedzi tam i żebrze. He belonged to that 5-10% of society that people called expendable. We don't need them. On należał właśnie do tej części społeczeństwa, która może 5-10% stanowi, tych, których nie potrzebujemy. And he was a stereotypical beggar. I on może był takim stereotypowym żebrakiem. He had a disability. Miał niepełnosprawność. Which meant that he wasn't able to work. Więc oznaczało to, że nie był w stanie pracować. There was no social security or disability living allowance in Palestine at that time. Nie było tam żadnych środków, które państwo oferuje dla osób niepełnosprawnych. So this meant that he was poor. To oznaczało, że on był biedny. And so he ended up begging. Więc to doprowadziło go do tego, że zaczął żebrać. He would have been known as Bartimaeus the beggar. Więc pewnie był znany jako Bartymeusz żebrak. And you could see him sitting there on the side of the road. I mogliście go tam zobaczyć, siedzącego na skraju drogi. And every time people went by him, they felt a little bit embarrassed. Więc każdego razu, kiedy ludzie przechodzili koło niego, czuli taki może czuli się niezręcznie. You know what it's like walking past people who are begging. Wiecie, jak się czujecie, kiedy przechodzicie koło osób, które żebrzą pieniądze. We often avoid eye contact because then, you know, so you just don't look at them, you just walk past. Często unikamy kontaktu oczu, po prostu przechodzimy koło nich tak nie patrząc na nich. It's very interesting, a couple of chapters earlier, when Jesus is telling a parable. Interesujące jest to, że kilka rozdziałów wcześniej, kiedy Jezus mówi o pewnej przypowieści. About the manager who had been mismanaging his funds. O tym
człowieku, który, osobie, która niewłaściwie szafowała pieniądzmi. He says, I'm not strong enough to dig and I'm too ashamed to beg. I ta osoba mówi, nie jestem wystarczająco silna, aby, sorry, I'm not strong enough to dig, aby kopać. And I'm too ashamed to beg. Aha, jestem niezbyt, osobą niezbyt silną, aby kopać i jestem za słaba, żeby żebrać. In other words, begging was an embarrassing thing to do. Innymi słowy mówiąc, żebranie było coś takiego wstydliwego. It was quite degrading for a person to have to beg other people for money. I to było takie poniżające dla tej osoby, która musiała prosić innych o pieniądze. But for Bartimaeus, his need overruled his pride, and so he had to be sitting there begging. Ale w przypadku Bartymeusza jego potrzeba jakby no, była silniejsza niż jego duma, on musiał tam siedzieć i prosić. And he most likely sat at the most strategic place in the town where most people would be going by. I praktycznie prawdopodobnie on siedział właśnie tak, w takim najlepszym strategicznym miejscu, gdzie najwięcej ludzi przechodziło. He was Bartimaeus the beggar. On był Bartymeusz żebrak. A typical drain on resources. Taki typowy człowiek, który tylko no, próbował jak tu ściągnąć środki od innych. Today we have very many stereotypical ways of classifying people too. Dzisiaj też mamy różne takie stereotypowe jakieś metody, przez które klasyfikujemy różnych ludzi. We stereotype people based on their skin color. Często właśnie stereotypujemy ludzi na podstawie koloru skóry. We stereotype people based on how big they may be. Może podchodzimy do nich tak na podstawie tego, w jakich rozmiarów są. We stereotype people based on their ethnic background. Stereotypujemy na podstawie tego, jakie mają podłoże etniczne. We stereotype people based on their gender. Również podchodzimy do nich na podstawie tego, jakiej płci są. We stereotype people based on their ability or disability. Podchodzimy do osób na podstawie tego, jakie mają zdolności, jakich zdolności nie mają. When we use the term disability, kiedy używamy to słowo niepełnosprawność, we're thinking of something negative, something a person cannot do. Czy myślimy w kategorii negatywnej, myślimy o czymś, czego dana osoba nie może robić. Something that's lacking. Myślimy o czymś, czego ta osoba nie ma. So we can imagine the effects on Bartimaeus of being stereotyped as a beggar. Możemy sobie wyobrazić, jaki to miało wpływ na właśnie tego Bartymeusza, który w taki stereotypowy sposób postrzegany. He could easily have been sitting there with a sense of hopelessness. Mógł tam po prostu siedzieć sobie całkowicie w beznadziei. A life always as a beggar, never to be cured. Zawsze życie tylko takie żebracze, nigdy nie doświadczył uzdrowienia. No doubt he experienced periods of dark depression. Na pewno doświadczył momenty takiej ciemnej depresji. Because the only thing he had to think forward was a complete life of being a beggar, always. Więc o tym, co mógł tylko pomyśleć, jeśli chodzi o jego przyszłość, no to będę dalej żebrakiem. And added to that would be that sense of loneliness, being cut off from everyone else. Na pewno miał takie przekonanie samotności, że był odcięty od społeczeństwa. Back in 2015, I did some research for my PhD. W roku 2015 dokonywałem pewnych badań
do mojej pracy doktoranckiej. And it was about disabilities in the Adventist Church. I te badania były na temat niepełnosprawności w kościele adwentystów. And I interviewed a number of Adventist Church members with physical disabilities. I przeprowadziłem wywiad z określoną liczbą osób w kościele, które były niepełnosprawne. And a number of them spoke about these feelings of being seen stereotypically in church. I no niektóre te osoby właśnie mówiły, że są postrzegane właśnie w taki stereotypowy sposób w kościele. One lady said, you know, the disability is easy to cope with. Jedna kobieta powiedziała, wiesz, no moja niepełnosprawność mogę sobie prosto z nią radzić. But the way people in church treat you, that's so much worse. Ale sposób, w jaki ludzie w kościele mnie traktują, jest o wiele gorszy. She said, I often wonder if they think you have no feelings. I czasami się zastanawiam, czy oni myślą, że ty nie masz własnych uczuć. You see, one of the main problems with stereotyping. Jeden z takich problemów takiego stereotypowego myślenia. It makes us insensitive to an individual. Jest to, że to czyni nas niewrażliwych na daną osobę. As one theologian put it. Jak jeden właśnie teolog powiedział. People look alike only when you cannot be bothered to look at them closely. Ludzie wyglądają podobnie tylko wtedy, kiedy nie chcesz zadać sobie trudu, aby bliżej się im przyjrzeć. Stereotyping makes us blind to looking at individuals closely. Takie stereotypowe myślenie czyni nas ślepymi na tych ludzi, którzy znajdują się wokoło nas. And that's why Jesus, we're told here in verse 40, Jesus stopped. Dlatego tutaj no, jest napisane w wersecie 40, że Jezus się zatrzymał. He was never in too much of a hurry to meet one individual person. On nigdy nie śpieszył się za bardzo, żeby nie dostrzec właśnie jednej osoby. To notice an individual and engage with them. On właśnie chciał dostrzegać te pojedyncze osoby i zaangażować się w ich życie. I don't know if you've ever taken the time to engage with someone with a disability. Nie wiem, czy kiedykolwiek podjąłeś się właśnie wysiłku, aby zaangażować się w życie jakiejś niepełnosprawnej osoby. But what you will realize, what you will notice happen, co zauważycie, będzie się dziać. You will forget about the disability and get to know the person themselves. Faktycznie zapomnicie o tej niepełnosprawności, a zobaczycie, że będziecie się skupiać na osobie, kim ona jest. I wonder what our churches would be like. Zastanawiam się, jak wyglądałyby nasze kościoły. If we would take the time to get to know people with disabilities. Gdybyśmy podjęli wysiłek, aby poznać osoby niepełnosprawne. To get to know each other past those stereotypes that we normally use. To get to know someone beyond the stereotypes that we use. Żeby poznać kogoś ponad te stereotypy, które tkwią w nas. Maybe we would be less suspicious. Może bylibyśmy mniej podejrzliwi. Maybe there would be less prejudice in the church. Może byłoby mniej takich uprzedzeń w kościele. Maybe there would be more equality in the church. Być może byłoby więcej takiego równouprawnienia w kościele. There would be more appreciation of diversity in the church. Być może byłoby różnorodność w naszym kościele byłaby bardziej doceniona. This is the first lesson to learn from this story. To jest pierwsza lekcja, której możemy nauczyć się z tej historii. God measures the success of a church based on how it treats the marginalized. Bóg mierzy sukces zboru na podstawie tego, jak zbór traktuje te osoby z marginesu. Therefore, stop stereotyping. Więc przestań stereotypować. If we're going to create churches that are welcoming for everyone, jeśli chcemy stworzyć kościoły, które będą przyjazne dla wszystkich osób, które będą przychodzić, we all need to make a conscious effort.
Musimy wszyscy podjąć się takiego świadomego wysiłku, to resist that natural tendency to just stereotype people, aby oprzeć się tej naturalnej tendencji, aby właśnie podążać za tymi stereotypami and get to know them individually. I poznać te osoby indywidualnie. That's what Jesus did. To właśnie Jezus czynił. The second word is listen. Drugie słowo to jest słuchaj. You'll notice that Jesus is being followed by a crowd. Zauważyliście, że za Jezusem idzie cały tłum. When's the last time you were in a crowd? Kiedy ostatni raz znajdowałeś się w tłumie? On Thursday I was in a crowd at the airport. W czwartek ja byłem w tłumie ludzi na lotnisku. I mean, there were hundreds of people in the queue waiting to get through. I tam było setki ludzi czekających w kolejkach. And crowds are very noisy things, aren't they? Tłumy to są takie bardzo hałaśliwe. Everybody's talking. Wszyscy rozmawiają. Maybe someone trying to cry out to Jesus. Może tutaj ktoś woła Jezusa. It's very difficult to hear one person because there's so much noise going on. Trudno jest usłyszeć jedną osobę, ponieważ jest taki zgiełk i hałas. And yet we notice here in verse 38. Ale tutaj zauważamy w wersecie 38. When this man hears that he hears there's a crowd going by. Że tutaj ten człowiek tu siedzi, on słyszy ten cały tłum. And they tell him Jesus of Nazareth is coming by. I widzi, że Jezus z Nazaretu przechodzi. He starts to call out, Jesus, son of David, have mercy on me. I on zaczyna wołać, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. But do you notice what happens in verse 39? Ale zauważcie, co dzieje się w wersecie 39. It says, those who led the way rebuked him and told him to be quiet. Ci, którzy szli z przodu, gromili go, aby milczał. Why did they tell him to keep quiet? Dlaczego go uciszali? Everybody else is making noise, why can't he? Wszyscy robią hałas, dlaczego on nie może dołączyć? Why should he be rebuked? Dlaczego powinien być gromiony? Why didn't they want to hear his voice? Dlaczego nie chcieli słyszeć jego głosu? Were they ashamed that he was perhaps going to beg Jesus for money? Czy może było im wstyd, że być może Jezusa będzie prosił o pieniądze? Were they in a hurry to get to Jerusalem? A może śpieszyło im się do Jerycha? Did they think it's dangerous for somebody to be using this messianic title, son of David? Czy myśleli, może było to niebezpieczne, żeby używać takich tytułów mesjanistycznych w stosunku do niego? Notice those who were telling him to keep quiet. Zauważcie tych, którzy mówili, gromili go. It says those who led the way. To byli ci, którzy szli z przodu. Either those at the front of the crowd. To byli ci na samym przodzie tego tłumu. Or maybe just the religious leaders. Albo byli to ci religijni przywódcy. But they regarded this beggar as being outside of the perimeter of Jesus's ministry. Ale oni po prostu uważali, że ten żebrak znajdował się poza sferą służby Jezusa. He's an outsider. He's got to keep quiet. On jest tam na zewnątrz. On powinien siedzieć cicho. How do you react to crowd pressure? W jaki sposób reagujesz na presję tłumu? If the crowd starts to say, keep quiet, nobody wants to hear from you, how do you react? Jeśli tłum mówi, bądź cicho, nikt cię nie chce słyszeć, jak zareagujesz? Do you keep quiet? Czy zamilczysz? Is that the kind of person you are? Some of us are. Czy może taką osobą jesteś? Może niektórzy z nas tak. If everybody's quiet in church, would you dare to say amen? Jeśli każdy jest cicho w kościele, czy zdobylibyście na odwagę, aby zawołać amen? I know we're in Poland, so you won't say that much, but that's okay. Wiem, jesteśmy w Polsce, więc nie usłyszymy takich słów zbyt często. But if all of your friendship group says I'm not going to get involved in church, do you also not get involved? Ale jeśli cały jakaś grupa w kościele mówi, nie będziemy angażować się w służbę kościoła, czy ty też nie będziesz się angażować? Well, fortunately, Bartimaeus was not a timid kind of person. Ale na szczęście Bartymeusz nie był osobą wstydliwą.
When they told him to be quiet, kiedy oni go uciszali, notice what it says in verse 39. Bo zobaczcie, co on mówi w wersecie 39. But he shouted all the more. Ale on jednak wołał jeszcze głośniej. It's interesting that phrase, shouted all the more. Jest to interesujące to zdanie, że on jeszcze głośniej wołał. Because Luke uses it several times in his gospel. Ponieważ Łukasz używa to stwierdzenie kilka razy w swojej Ewangelii. He uses it when demon-possessed people are shouting so much more. On używa to w kontekście osób opanowanych przez demony, które bardzo głośno przekrzykiwały wszystkich. You find that in Luke chapter 4 and in chapter 9. Takie te fragmenty znajdujemy w 4 rozdziale i w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza. And you find it again in Luke chapter 19. I ponownie znajdujemy to w rozdziale 19. When Jesus is riding into Jerusalem and the Pharisees tell him to tell his disciples to keep quiet. Kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy i faryzeusze mówią jego uczniom, powiedzcie Jezusowi ludziom, żeby byli cicho. Jesus says if they keep quiet, then the stones will shout even more. Ale Jezus mówi, jeśli oni będą milczeć, to kamienie wołać będą. But this is so typical of the disability experience in church. Ale to jest takie typowe właśnie dla osób niepełnosprawnych w kościele. Because people with disabilities often have a struggle for their voice to be heard in church. Ponieważ osoby z niepełnosprawnościami często nie mają głosu w kościele. Actually, one of the most disabling things that we do. Praktycznie no jedną z takich najbardziej disabling things. Z takich rzeczy, które powodują niepełnosprawność, które robimy, is to talk about people with disabilities. To jest rozmawianie o ludziach niepełnosprawnych. But never actually listen to what they're saying. Ale praktycznie no, nigdy nie słuchamy, niesłuchanie tych osób, nie słuchamy tych osób, ich głosu. One theologian puts it like this. Jeden teolog w taki sposób to powiedział. The community of faith has failed to honestly engage with people who have disabilities. Wspólnota wiary poniosła porażkę, aby uczciwie nawiązać kontakt z osobami niepełnosprawnymi. To seek out and listen to their stories. Nie szuka i nie słucha ich historii. And instead tends to only speak to or about them or does things for them. Zamiast tego ma tendencję, aby rozmawiać z nimi albo o nich, albo robić rzeczy dla nich. Today we may not be that direct to tell people to keep quiet. Dzisiaj może nie jesteśmy tacy bezpośredni, aby powiedzieć innym ludziom siedź cicho. But we can be in danger of ignoring their voice. Ale możemy być, mamy ryzyko, żeby ignorować ich głos. It's been very interesting just this since yesterday to be hearing the testimonies of our people. Było bardzo interesujące to słuchanie doświadczeń właśnie osób tutaj wczoraj wieczorem. And I'd like to thank Beata for allowing space in the program for people's testimonies. I chcę ci podziękować Beacie, że ona właśnie stworzyła takie miejsce w programie, gdzie ludzie mogą się podzielić swoimi doświadczeniami. Because it's important that we listen and we hear people's testimonies. Ponieważ jest bardzo ważne, żebyśmy słuchali i słyszeli doświadczenia innych. And you know, as disciples, we want to be like Jesus. Jako uczniowie chcemy być takimi jak Jezus. And so you notice the question that Jesus actually asked him in verse 41. Zauważcie to pytanie, które Jezus zadał temu człowiekowi. He says, "What do you want me to do for you?" Co chcesz, abym ci uczynił? Now, you think it's pretty obvious what he wants him to do for him, right? Możecie sobie myśleć, no przecież to jest chyba jasne, co bym chciał, żebyś zrobił. You think a blind man, he wants to be healed, obviously. Ślepy człowiek, no przecież chyba to jest normalne, że chce być uzdrowiony. But if you take the time to listen to the stories of people with disabilities. Ale jeśli
dasz czas na to, aby wysłuchać osób z niepełnosprawnościami i ich historii. You'll hear them often describe how their experiences. Często usłyszycie ich doświadczenie. Of how people assume they know what they want. Jak oni po prostu widzą to, jak i inne osoby zgadują i wydaje mi się, że one, te inne osoby wiedzą, czego oni potrzebują. My son is wheelchair dependent, so he sits in a wheelchair. Mój syn korzysta z wózka inwalidzkiego. That's why I'm so interested in disabilities, okay? Dlatego jestem bardzo zainteresowany światem niepełnosprawności. I remember he described for me one time. Pamiętam, że któregoś dnia opisał mi. He had been in town. Był gdzieś w mieście. And he was just there by the road, just thinking in his own thoughts. Gdzieś tam był, znajdował się blisko drogi i był pogrążony w własnych myślach. Suddenly somebody came up behind him. Nagle ktoś przyszedł za nim, podszedł do niego. Grabbed his wheelchair. Wziął jego wózek. Thought he wanted to cross the road and just pushed him across the road. Pomyślał sobie, że on musi chyba chcieć przejść przez drogę, więc przepchał ten wózek na drugą stronę. He didn't want to go across the road. Ale on przecież nie chciał iść na drugą stronę drogi. The person just assumed because he was standing by the side of the road, he wants to go across, so he just took him over. Ta po prostu osoba pomyślała sobie, no on musi chcieć iść przez drogę. So you know what he had to do afterwards? Więc wiecie, co on musiał zrobić po tym wydarzeniu? He said whenever he's in town, kiedykolwiek znajduje się w mieście, he can't just be daydreaming in his own world. Nie może po prostu pogrążyć się gdzieś tam w swoich własnych myślach. He has to pretend that he's busy doing something, otherwise somebody will come up and try to take him across. It's crazy. Musi zawsze udawać, że jest zajęty, że coś robi, bo w przeciwnym wypadku ktoś podejdzie i zacznie go gdzieś tam pchać. Because we assume we know what the person wants. Ponieważ myślimy, że wiemy, co dana osoba chce. But we've got to listen. Ale my musimy nauczyć się słuchać. In other words, ask first. Innymi słowy mówiąc, zapytaj najpierw. Hence Jesus's question. Dlatego Jezus tutaj zadaje pytanie. He treated Bartimaeus with respect. On traktował Bartymeusza z szacunkiem. He didn't assume anything about him. Nie zgadywał tu nic na jego temat. He allowed him to articulate what his need was. On pozwolił, żeby on wyraził swoją potrzebę. And treated him with the dignity he deserves as a human being. I traktował go z takim szacunkiem, jak człowiek, osoba ludzka, istota potrzebuje. So that's the second word to learn. Listen. To jest drugie słowo, które musimy się nauczyć. Słuchaj. Because God measures the success of a church based on how it treats the marginalized. Ponieważ Bóg mierzy sukces Kościoła na podstawie tego, jak Kościół traktuje osoby z marginesu. Learn to listen to their testimony. Naucz się słuchać ich świadectwa. The third and final word. Trzecie i ostatnie słowo. Learn. Ucz się. Notice in verse 37 here. Zauważcie w wersecie 37. How Jesus is described. Jak Jezus jest opisany. So Bartimaeus asked, why is this big crowd going by? Bartymeusz tutaj pyta, no dlaczego tutaj ten wielki tłum przechodzi? And they say, Jesus of Nazareth is passing by. I oni tutaj powiedzieli, Jezus z Nazaretu przechodzi. Notice how they describe him. Zauważcie, w jaki sposób go opisali. He's described in terms of his geography. Jest opisany pod względem jego his geography. Jego geografii, miejsca, z którego pochodził. Nie? He was just a man from Nazareth. On był człowiekiem z Nazaretu. You know, like you could describe me as a man from Jamaica. Tak jak moglibyście opisać mnie, człowiek z Jamajki. It's a very natural and obvious way to describe somebody. Więc jest to taki naturalny sposób, żeby kogoś opisać. There's a guy from Poland.
O, tu jest człowiek z Polski. Or from wherever you may be. Czy skądkolwiek możesz być. But notice in verse 38. A zauważcie w wersecie 38. What does Bartimaeus call him? Jak opisuje i jak woła Bartymeusz Jezusa? Jesus, son of David. Jezusie, synu Dawida. This is a messianic term. To jest terminologia mesjanistyczna. It means that Bartimaeus understood him as the promised one. To oznacza, że Bartymeusz podszedł do Jezusa jako do tego obiecanego. How did he know that Jesus was the son of David? Jak on wiedział? Skąd on wiedział, że Jezus był synem Dawida? He must have heard stories of what Jesus had been doing. Musiał słyszeć historię o Jezusie. And as he heard these stories, it corresponded with what he had known of what the Messiah was supposed to be like. I tę historię musiał jakoś połączyć z tym, co wiedział, kim ma być Mesjasz. And so the flame of faith started to build in his life. Więc ten ogień wiary zaczął palić się w jego sercu. And I'm sure he started to wish I could meet this Messiah one day. I to pragnienie powstało w jego, o, mam nadzieję, że któregoś dnia spotkam go. Notice his faith allowed him to see more than his eyes could see. Zobaczcie, jego wiara pozwoliła mu zobaczyć więcej niż jego oczy potrafiły dostrzec. There is much we can learn from people with disabilities. Jest bardzo dużo rzeczy możemy nauczyć się od osób z niepełnosprawnościami. One of the greatest things I learned from my son with his disability. Jedna z największych rzeczy, które nauczył mnie mój syn, was to have a faith outlook on life. To jest takie podejście wiary, spojrzenie wiary na życie. With his disability, he's always been in pain. Z jego niepełnosprawnością on znajduje się cały czas w bólu. I remember him as a boy, sometimes when the pain was quite a lot. Pamiętam go jako jeszcze małego chłopca, kiedy miał właśnie znajdował się w tym dużym bólu. He would often say to me. On często wtedy mi powiedział. One day Jesus is going to come soon and I won't have any more pain. Któregoś dnia wkrótce Jezus przyjdzie i ja już nie będę miał bólu. Imagine having a faith like that. Wyobraźcie sobie mieć właśnie taką wiarę. That can teach you how to have a faith outlook on life. To może cię nauczyć, w jaki sposób mieć spojrzenie wiary na życie. And maybe we can learn in our churches to allow people with disabilities. Sorry, maybe. Maybe we can learn in our Może możemy się nauczyć właśnie w naszych kościołach. To allow people with disabilities to take ministry responsibilities. Aby pozwolić osobom z niepełnosprawnościami, aby zajęły miejsca w naszych służbach kościelnych. Because notice what happens in verse 43. Zobaczcie, co dzieje się w wersecie 43. It says immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A wszyscy ludzie, widząc to, oddawali chwałę Bogu. Notice through his leadership. Popatrzcie, przez jego kierownictwo. Through Bartimaeus's example. Przez przykład Bartymeusza. The crowd that was just a noisy rabble. Tłum, który powodował tylko zgiełk. Turned into a church of praise. Zamienił się w kościół uwielbienia. They learned from his example. Nauczyli się z jego przykładu. All too often we think of people with disabilities as a liability. Często myślimy, że osoby z niepełnosprawnościami są takim ciężarem. That we have to help them. Że my musimy im pomóc. That they're always just taking from us. Że oni zawsze tylko od nas przyjmują. But if we really are a priesthood of all believers. Ale jeśli tak naprawdę jesteśmy kapłaństwem wszystkich wierzących. It's to include people with disabilities in as much
ministry in the church as possible. Powinniśmy włączyć osoby z niepełnosprawnościami w służby w kościele kościelne jakie mamy. I remember talking to one man who was blind. Pamiętam, że rozmawiałem z jednym człowiekiem, który był niewidomy. And he said he had been a member of his church for 4 years. I powiedział, że był członkiem swojego kościoła przez 4 lata. And all he did was come to church and go home again. I wszystko to, co robił, to po prostu przychodził do kościoła i wracał do domu. Then one Sabbath he was pleasantly surprised. Ale któregoś sabatu był bardzo mile zaskoczony. He was asked to be one of the deacons in the church. On został poproszony, żeby być jednym z diakonów w kościele. And you could, he just brightened up as he described that. I on po prostu tak zajaśniał, jak to opisywał. He said it was so great to be part of the deacon team in the church. Jakie to było wspaniałe dla niego, żeby stać się częścią grupy diakonów w kościele. Now you got to understand, how do you help somebody who's blind to be a deacon? Yes, he has somebody with him, but he was involved in the church finally. Teraz możecie się zapytać, no w jaki sposób osoba niewidoma może być diakonem, ale co było ważne tutaj, no taka osoba musiała mieć jakiegoś pomocnika, ale dla niego to było bardzo ekscytujące, że stał się częścią tej grupy. He was allowed to use his abilities in the church. On jemu dano taką przestrzeń, żeby używał swoje zdolności w kościele. So we can perhaps say that Bartimaeus had his eyes cured. Więc możemy powiedzieć, że Bartymeusz miał uzdrowione swoje oczy. But he was really healed when he was included in the fellowship. Ale tak naprawdę został uzdrowiony, kiedy został przyjęty do tej społeczności. So our churches may not cure people of their disabilities. Nasze kościoły może nie uzdrowią ludzi od ich niepełnosprawności. But our churches can be places of healing by how we include everyone. Ale nasze kościoły mogą być miejscem uzdrowienia w sposób, w jaki przyjmujemy ludzi do siebie. That's the third lesson to learn. To jest trzecia lekcja, którą możemy się nauczyć. God measures the success of a church by how it treats the marginalized. Bóg mierzy sukces kościoła na podstawie tego, w jaki sposób traktujemy ludzi z marginesu. Therefore, learn from them. Dlatego ucz się od nich. Approach people with a humble expectant attitude to learn from them as well. Podchodźcie do ludzi w taki pokorny, oczekujący, w takiej postawie oczekiwania, żeby coś się od nich nauczyć. You know, the strap line for possibility ministries that we have at the GC. Mamy właśnie tą służbę do spraw niepełnosprawności w Generalnej Konferencji. It says that all are gifted, needed and treasured. I takim tematem, takim myślą przewodnią jest to, że all are needed. Yeah, all are needed. Gifted. Aha, że wszyscy są uzdolnieni, wszyscy są potrzebni i wszyscy są jakby docenieni. And for this to be a reality in our churches? I aby to stało się rzeczywistością w naszych kościołach. We need to practice three words. Musimy praktykować trzy słowa. Stop, listen, learn. Zatrzymaj się, słuchaj i ucz się. Stop by consciously stopping stereotyping people. Zatrzymaj się właśnie w tym świadomym stereotypowaniu ludzi z niepełnosprawnościami. Take the time to listen and get to know a person individually. Zainwestuj czasowo w to, aby słuchać tych ludzi. And thirdly, approach all people with an attitude to learn from them. I podejdź do wszystkich ludzi w takiej postawie chęci nauczenia się czegoś od nich. When we do that, kiedy będziemy tak robić, God will call our churches successful. Bóg nazwie, oceni nasze kościoły sukcesem. Amen. Amen.